Mamy, to mamy wciąż, proszę Państwa, mamy. Ten nasz styl zachodni, w stylu Socjalizm, Warszawa na Ochocie, katolicka Polska. A dzisiaj, proszę Państwa, te mafie takie rozróżniamy. Żydów od katolików. Tam za dworcem jest tunel, proszę Państwa, gdzie Niemcy zagazowali Polaków samych. No to przecież są katolikami tu w Warszawie na 95%. Zagazowali prawie 300 tysięcy. A zresztą nie wiadomo ile tak naprawdę, ale 300 tysięcy. Także proszę Państwa, Żydom zależy na tym, żeby nikt o tym nie wiedział, ale się wydało. No taki Janek Witek mi opowiada, że Żydom zależy na tym, żeby nikt się o tym nie dowiedział, ale wyszło, że wszyscy wiedzą o tym. Tak. Także pozdrawiamy Państwa. No i że to oczywiście buziaczki przesyłamy z Ochoty. No tutaj Państwo tę Ochotę to poznajecie, bo to jest, wiecie Państwo, co? Typowa Warszawa Zachodnia. Czyli co? Czyli, że katolicka Polska A, no i Warszawa Zachodnia. Tu można sobie dobrze zjeść i tanio. Taki przyjaciel za Anglo-Ameryki Białystok, który gdy przyjechał tutaj do Warszawy, do katolickiej Polski, a z Anglo-Ameryki Białystok, to on mnie tu ciągnął na zachodni, bo tutaj flaki, bo tutaj piwo, bo tutaj wszystko jest według niego tanio. To znaczy, on myślał głównie o tym jedzeniu takim, proszę Państwa, w barkach szybkiej obsługi. No i on tam gdzieś w Czarnobiałostockiej, czy gdzieś tam mieszka, on dojeżdża do Anglo-Ameryki Białystok i tam po zwierzyńcu chodzi. I w okolicy tam Filharmonii Podlaskiej. Bardzo miły człowiek i nazywa się Żabka. No, także pozdrawiam Państwa serdecznie i te buziaczki przesyłam. On też na mnie często Żabka mówi, no i tak żeśmy raz na tej Grochowskiej tam chyba z 15 puszek, że tak powiem, tego piwa wypiły. Także pozdrawiamy tutaj Państwa z całej tej Ochoty, z całego tego Wygwizdowa, Dworzec Zachodni, nawet mają Państwo tutaj napisane, a ten budynek Socjalizm też jest.